No to w drogę na trzeci puchar w szoku. Minąłem właśnie most na rzece San w miejscowości Huzele. Pogoda jest przepiękna, przepiękna pogoda się również zapowiada na resztę naszego spotkania. Piękne jesienne kolory, cudownie. Na trzeciej już edycji Pucharu w Szoku, który generalnie tam razem z Grzesiem filmujemy i staramy się, żebyście się pobawili, żeby było fajnie i żeby było miło. Walczymy tylko jedną rybę o tą największą. Bawimy się na sanie jak zwykle. Witam Was serdecznie tutaj w Głowatce na tym spotkaniu. Sprawy organizacyjne, jak będą się odbywały zawody, opowie Grzesiu. Ja chciałbym tylko jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim partnerom, którzy pomogli mi i wspierają mnie tutaj, żeby to spotkanie miało taki wymiar, żebyśmy się tutaj wszyscy dobrze bawili, żeby było wszystko fajnie i miło. Także są wszyscy wypisani na banerze, jeżeli tam jutro będziemy mieli okazję chwilę stanąć, zrobić jakieś takie pamiątkowe zdjęcie, będę miał też okazję im w ten sposób podziękować za pobyt tutaj wasz, za waszą zabawę, za wasze zawody. Mam nadzieję, że ten czas spędzony tutaj dla was będzie przyjemny i miły. Ode mnie tyle, bawcie się dobrze. Dasz rzeka! Dasz rzeka! Pierwsza część organizacyjna i biesiadna za nami. Witam Was w nowym dniu. Co będzie dzisiaj? Na pewno zawody, a co będzie dalej, oglądajcie do końca. Gdzie idziecie, chłopaki? Na rybę. Lepiej się ktoś czuje, gorzej. Wiadomo, słuchajcie, dopuszczamy online. Ktoś jak złowi rybę, będzie sam na stanowisku. O tym chcę powiedzieć, bo tak każdy sobie mierzy, kolega mierzy koledze. Albo koleżanka, koledze, no. Bo są trzy kobiety startujące. Słuchajcie, pyszczek na prawą stronę do zera i końcowa. I robimy zdjęcie z góry. Nie ma z boku, po bokach ma być zdjęcie z góry. Każda miarka jest oznakowana naklejkami. Dlatego mówię i wszystko zasady dla wszystkich. Thank you.
to już jest koniec. Koniec trzeciego Pucharu w Szoku. Wygrał Bogdan Lisiewski. Gratuluję serdecznie złowienia lipienia 39,4 cm. Chciałem serdecznie podziękować na koniec wszystkim sponsorom, którzy pomogli mi zorganizować nagrody dla uczestników, dla wszystkich uczestników trzeciego Pucharu. Jest to firma Vision, firma Interfit, firma Polish Quills, cukiernia, piekarnia Szelclesko, sklep Pontony, pizzeria Imbir, pokoje gościnne Głowatka oraz firmie Resgraf. Dziękuję, że byliście, że ufundowaliście te nagrody raz jeszcze. Dziękuję serdecznie gronu sędziowskiemu w składzie Bożena Skrzypek, Basia Krokos i Madzia Polańska. I najserdeczniejsze podziękowania Grzesiu Lipa dla Ciebie. Dzięki Tobie tak naprawdę to spotkanie miało formę zawodniczą, miało formę konkretną, rzetelną. Mam nadzieję, że będziesz ze mną dalej i będziesz ze mną prowadził te zawody do końca świata i o jeden dzień dłużej. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękuję serdecznie. Zapraszam za rok. Trzymajcie się ciepło. Cześć.